Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Transport Fever 2. No ostatnio już coraz bardziej rozbudowuję, zasilam tą Warszawę tak naprawdę, czy to w ludzi, czy to ostatnio w paliwo, tylko no właśnie, paliwo. Jego tutaj jest serio dużo, tylko co z tego, skoro nie możemy go rozwozić po mieście. Tutaj 36 dostarczyliśmy, w tym miejscu 0. Tutaj 1, w markach 12, w Legionowie 8. Ta Warszawa, może ja włączę czas. Ta Warszawa jest po prostu tak zakorkowana. No i w ogóle oni wszyscy stoją na jednym pasie, ale oni stoją wszyscy na jednym pasie, dlatego że chcą skręcić w prawo. Tutaj nie mogą skręcić, ponieważ tu się jakieś kolejeczki ustawiają i tak naprawdę problemem jest chyba to skrzyżowanie. W sumie tutaj też dalej gdzieś chcą skręcić, więc na początku dzisiejszego odcinka zabawię się troszeczkę w pogromce korków w tej grze. Od razu ostrzegam, nie potrafię tego. Może w Citiesach coś bym tam jeszcze umiał, ale Transport Fever to będzie troszeczkę nowość taka dla mnie, jeśli chodzi o walkę z korkami. Także no, co ja mogę zrobić? Tak, porównując tę grę do Citiesków, nie wiem czy dobrze, ale bym powyłączał światła. Przynajmniej tutaj, gdzie są koreczki, tak? Koreczki sobie idą tędy. W ogóle ten tramwaj. Czemu? Czy ja nie ustawiałem tutaj gdzieś, żeby był osobny pas dla tramwajów, czy coś takiego? Bo te tramwaje stoją w korkach. To jest bez sensu, jak dla mnie. Dobra, tutaj bez świateł przejeżdżajcie. Tutaj dalej bez świateł przejeżdżajcie. Dalej tędy. O, tu jest niby osobny pas, no ale też do skrętu jest. Chociaż nie, tutaj mają osobny. Coś jeszcze będzie trzeba zerknąć na to, żeby chociaż te tramwaje mogły bezproblemowo przejechać. Okej, do tego miejsca wam to jakoś wyczyściłem, ale to i tak trwa ten wjazd. Stąd tutaj te światła też wyłączę. Bo tu się mogą blokować ci... Halo, czemu się nie wyłącza? Okej, żeby ci, którzy tu wjeżdżają, też szybciutko mogli gdzieś tam dalej jechać. Tu jest wyłączone dalej, w tym miejscu w okolicy też bym wyłączył. Tu jest nawet ładnie, co nie? Gdzie są jeszcze koreczki? Koreczki są jeszcze w tym miejscu, ale to też przez to, że stoi tutaj tramwaj. Nie może być tak, że tramwaj mi blokuje ruch samochodowy, albo że samochody mi blokują tramwaj. Nie może tak być, tak nie może być. To są raczej dla autobusów, co nie? Ja bym raczej tutaj zobaczył na ulicę, troszeczkę szerszą, wiecie? Tu by coś szerszego też chyba trzeba zrobić w tym miejscu. Taką, o, dużą ulicę. Ja chcę mieć pas ruchu dla autobusów. Pas ruchu dla autobusów, to znaczy tramwaje tamtędy też będą jeździły, rozumiem, tak? Okej, super, no, nawet... W tym miejscu by to wystarczyło, ale ja to chyba przeciągnę jeszcze kawałeczek dalej. W takim razie, żeby tu na ten dworzec troszeczkę szersza była ta droga, no tam już pod spodem za dużo nie zrobię. Okej, czyli jedno wąskie gardło wyeliminowane tutaj. To się już tu nie powinno korkować, tu jest nawet dobrze. Dalej. Tu też nie ma pasa dla autobusów. To mi się nie podoba. Czy jest? Czy nie ma? Nie no, nie ma. Nie ma pasa dla autobusów. Nie wiem, czy tu nawet bym nie zrobił troszeczkę jeszcze szerszej tej drogi. O, coś takiego. Taką porządną drogę, żeby ten tramwaj miał się gdzie zatrzymać i żeby jeszcze w razie czego samochody mogły jechać. Myślę, że tu też sobie zrobimy, wow, taką trzypasmową drogę. No, to jest stolica, także no musi być to duże. To są tak naprawdę dwa pasy dla samochodów, tylko, to nie jest takie wielkie. I jeden autobusowo-tramwajowy. Jedziemy sobie dalej tędy i ten most też poszerzymy, przecież. Dalej, gdzieś tak dotąd. Okej, powiedzmy, że ten most może być tutaj troszeczkę taki szerszy. Jeśli chodzi o tą drogę, to tutaj... czy ją trzeba tak naprawdę poszerzać? Tu jest jakaś taka stacja wyładunkowa dla ciężarówek. Takie rzeczy też teoretycznie korki mogą robić, no bo on się tu zatrzymuje i ci wszyscy stoją. Nie wiem, czy nie lepiej byłoby na przykład takie stacje dla ciężarówek stawiać gdzieś na takich bardziej osiedlowych uliczkach, na czymś takim. To by mogło teoretycznie rozwiązać troszkę tych problemów. Tylko czy ja to teraz łatwo mogę przestawić, że postawiłbym sobie takie coś tu, zamiast na tej drodze,
Tylko właśnie, trzeba najpierw sprawdzić, jakie tutaj są linie. To jest 11 przystanek na paliwie Warszawa. Okej, dobra, weźmy sobie w takim razie paliwo Warszawa. Wyrzućmy ten 11 przystanek i po 10 w takim razie dodajmy tutaj. Okej, niech on jedzie tędy. Taki eksperyment. A to w takim razie wyrzucamy. Czyli tutaj nie powinni się już zatrzymywać. Co dalej z wami? Dalej tutaj widzę, że jakiś koreczek się ustawia, ale tutaj jest korek przez to, że wy nie możecie wjechać na tą tutaj główną drogę. I ta główna droga też chyba jest troszeczkę za wąska. Także co? Bierzemy sobie takie coś, pas ruchu dla autobusów. Tak. Chcemy go mieć. Tędy, no bo to tramwaje jeżdżą. Autobusów i tak w tym mieście nie ma. Gdzieś tak dotąd. Zróbmy teraz bez pasa dla autobusów w tym miejscu. Tą drogę sobie jeszcze poszerzymy. Wjazdową do Warszawy gdzieś tak dotąd. Super, super, super. Tutaj dalej stoicie, wyłączmy może jeszcze te światła. Na przykład, o, jakie tu się już wieżowce ładne robią. To sobie wyłączymy. Czemu tak wolno jedziecie tam na wprost? Tą drogę może jeszcze. Zaraz sprawdzimy. Bez pasa dla autobusów, tak, tam mi pas dla autobusów niepotrzebny i jedziemy sobie z taką szeroką drogą dalej tutaj przez miasto. Budowanie jest możliwe, zaraz sprawdzimy, z czym tam jest problem, bo chciałbym jednak, żeby na całej długości to było takie szerokie i do tego miejsca. Tutaj wszędzie się zrobiło super, a ty... Halo, coś nie za bardzo, w takim razie wybuszmy to po prostu całkiem. Zatrzymam sobie czas, żeby tu się nie zaczęło coś budować i połączymy. Budowa nie jest możliwa. Może za dużo tych skrzyżowań tu jest, co? Po co to? Wybuszmy to, na razie jedno, bez przesady, nie muszę wszystkiego burzyć. Okej, i to się teraz fajnie tutaj połączyło. W takim razie tą osiedlową dróżkę troszeczkę byśmy sobie zmienili. Weźmiemy... To jest taka mała ulica, tak? Dobra, możemy na razie z takich korzystać, skoro takie tutaj są. Może one tam się kiedyś jakoś przebudują. Tylko też nie będziemy robić osobnego skrzyżowania tuż przed tym, tylko się już jakoś z tym połączymy. Tak myślę, że będzie dużo, dużo lepiej. Jakbyśmy to zrobili? Tutaj kawałeczek prosty. A tam na te nierówności terenu to ja nie wiem, czy powinienem zwracać uwagę. Możemy sobie to... wyrównać jakoś tutaj. Okej, żeby też ta droga po prostym szła. Także kawałeczek tutaj prosto. Ja myślę, że zrobimy taką kanciastą drogę, bez jakichś łuków. Aha, bez łuków, dobra, chyba jednak lepiej całe zrobić z łukami. Będzie to wtedy przyjemniej wyglądało, a nie, że część tak, a część tak. Także dotąd i z tym. Okej, czyli też nie będzie tu aż tyle tych skrzyżowań w jednym miejscu. To powinno fajnie działać. Ja nie wiem, czy nie zrobilibyśmy sobie, da się w ogóle tu ustawiać pierwszeństwo przejazdu, własność gracza, pas autobusowy, kontrola świetlna, nie da się, nie da się, myślałem, że ustawimy, gdzie ma być droga główna, tak niestety się tutaj raczej nie da, chyba, że się da, może są jakieś mody, a właśnie, ktoś mi nie podsyłał czasami jakiegoś moda? Na znaki pierwszeństwa, nie wiem, dobra. Mniejsza z tym, w ogóle coś tu się wyczyścił troszeczkę ten ruch. Widzę, że zniknęli. Jest dobrze, to mi się podoba. Nawet się udało odkorkować tą część miasta. W ogóle, czy my nie mamy nakładki z korkami? Mamy nakładkę z korkami, tak? Pięknie, dobra, tu jest kolejne wąskie gardło. Tu nawet żadne tramwaje nie jeżdżą. W takim razie, jak ja im tutaj dam 3 pasy, to powinno... Leciutko przyspieszyć, zobaczymy. Zróbmy sobie raz, dwa, trzy i tu się pojawiają tramwaje. Tak, tu się pojawiają tramwaje i przez to mamy tylko jeden pas dla samochodów. Okej, teraz powinny być 2 dla samochodów, plus osobny dla tramwajów. Tu patrzcie się, oni tu wszyscy się tak gniotą na tym, to musi być szersze. I gdzieś aż tak dotąd, super. I tą drogę tutaj też. Kolejna główna droga w mieście, którą sobie poszerzymy. Tak. Tu budowanie jest możliwe, zaraz się tym zajmę. W takim razie jedziemy tędy. No i tutaj tak naprawdę przez całe miasto zróbmy już sobie taką szerszą drogę. Tu widzę, że budowanie jest możliwe. No i tak naprawdę dotąd. Tam się już może to zwężać. Okej, przejdźmy sobie po kolei. Pierwsze co, budowanie jest możliwe w tym miejscu. Do wyburzenia w takim razie. Do wyburzenia w takim razie to, żeby nie robić za dużo skrzyżowań, to też może wybórzmy. Jak najmniej skrzyżowań z główną drogą.
To taka raczej podstawowa zasada. Myślę, że tak samo w Citiesach jak tutaj będzie. Będzie właściwa tramwaj. Aha, bo zrobiłem fragmencik bez tramwajów. Już sobie to poprawimy. Tory tramwajowe elektryczne. I chodź mi stąd dotąd. Okej, okay, super. Czyli to mamy. Tych połączeń no nie musi być. Nie musi być aż tyle. Niech się budują jakoś tam. Niech się budują właśnie jakoś tutaj przy tych wewnętrznych ulicach albo gdzieś od tej głównej. No tych skrzyżowań jakoś bardzo tutaj nie potrzeba. Co dalej? Co dalej? W ogóle co to jest? Czemu to jest? No nie wiem, czy to jest dobry pomysł. To jeszcze będziemy najwyżej obserwować. Gdzie jeszcze był problem z tą rozbudową? Tutaj. Dobra, w takim razie to jest do wyburzenia. Raz, dwa, trzy. Wybórzmy sobie też tą drogę i tą, może tej całej. Dobra, całą wyburzymy. Troszeczkę demolki w mieście trzeba porobić. Robimy sobie z tramwajami. Robimy sobie ten fragmencik z tramwajami. Najpierw przejedziemy sobie tak i teraz jeszcze kawałek do tego miejsca. Super. Wybórzmy też może to. Bardzo przepraszam wszystkich, którzy tutaj mieszkali wcześniej, no ale drogę musimy zrobić. Najlepiej tak, żeby właśnie nie było tego, żeby nie było aż tak dużo skrzyżowań, czyli z tym sobie podjedziemy kawałeczek dalej, gdzieś tak nawet tutaj, dalej, to byśmy połączyli jakoś tak prościutko z tym i to tu, okej, okay, a nie, że do głównej drogi tyle skrzyżowań, przecież. Jeśli chodzi o to, tu była jakaś taka droga, co nie? Nie wiem, czy to jest najlepszy pomysł. Ja to po prostu zostawię. Niech tu się już pobuduje tak, jak gra uważa, że powinno. Włączam czas i szukamy w takim razie kolejnych problemów. Tylko, że tutaj usunąłem wam przystanki, tak? Tu były przystanki z tego, co kojarzę. Przystanek autobusowy, tramwajowy. Raz i dwa. Okej, w tym miejscu powinno być dobrze. Z czym jest problem? Tramwaj 4. Gdzie jesteś, kolego? Ale jak? Co ty tu robisz? Jak? Jak on tu wjechał? Nie wiem, jak on tu wjechał. Weź. Okej, dobra. Takich to się tylko... O, tak kliknie. Proszę bardzo. Ja nie wiem, jak on tutaj wjechał, ale popełnił błąd, także mamy o jeden tramwaj w Warszawie mniej. No cóż. Okej, w sumie tu są jakieś autobusy. Tak, jakieś autobusy też tutaj jeżdżą, jak najbardziej. Okej, czyli mamy kolejną taką większą drogę. Tu się czemu zatrzymujecie? Tu się znowu zatrzymujecie. W sumie nawet nie przez te światła. Te światła nie są największym problemem, ale wyłączmy je. I takie wyłączę. Wyłączę tutaj i zobaczcie, znowu, tutaj. Wąska droga i problem. Już to zmieniamy w takim razie. Dajcie mi taką, pas ruchu dla autobusów zachowaj, tory tramwajowe zachowaj, własność gracza zachowaj. Jedziemy sobie dalej w takim razie. Tutaj, tędy, dalej, na wprost. No i w sumie tyle, dalej nie musimy. Tu już jest pętla tramwajowa, super. Pokażcie mi teraz, jakby to wyglądało. Nie no, coś mi się wydaje, że to się może teraz naprawić. To się powinno naprawić, chyba że to się nie naprawi, z tego powodu, że tu jest i tak duży ruch, że nawet ta zwiększona ilość pasów nie pomoże. Wyłączę światła. Wyłączę tu sobie światełka. Tak. Tam dalej też, niech jakoś szybciej to jedzie, jakoś bardziej żwawo. Tutaj też bez świateł, uciekajcie tam jakoś szybko. No dobrze, no duże skrzyżowanie. Duże skrzyżowanie po prostu, no ale powiedzmy, że to już jakoś może być, w razie czego. To nie będzie jakiś super wielki problem. Pokażcie mi znowu, jak ten ruch by wyglądał. Cały czas ta ulica, co tu się dzieje, bo to jest bez świateł, co nie? I wy tu nie potraficie za bardzo jeździć. Może te światła jednak warto na pewnych skrzyżowaniach mieć, żeby to troszkę lepiej działało. Niech się zatrzymają, ale za to potem niech już to płynnie działa. Okej, dobra, także tam, gdzie trzeba światła, to je zrobimy. Tu raczej nie chciałbym świateł na takim zwykłym skrzyżowaniu. Czemu to się nie chce wyłączyć? Okej, bez świateł. Tu co kawałek są światła? Nie, tak absolutnie nie może być. Jeszcze rozumiem, na ważnych skrzyżowaniach w mieście. Światła, no tutaj. Myślę, że to jest bardzo dobre skrzyżowanie, żeby światła włączyć. Przecież. Jak najbardziej. Światełka. Okej, no i zobaczymy, jak to się rozwiąże za chwileczkę. W miarę jest czysto. Jeszcze bym zobaczył w tych okolicach, ale to jest wjazd za miasta. Tak, to jest wjazd z Płocka.
No i co my możemy tutaj tak naprawdę z tym wjazdem zrobić? No chyba go poszerzyć po prostu, dać tu jakieś dwa pasy. Dwupasmówkę na razie. Na razie taką dwupasmówkę. Też mi się nie podoba to, że ta droga przez tory przejeżdża. Zaraz też się temu przyjrzę. I ta dwupasmówka by skręcała na przykład tu i do tej głównej ulicy. Okej, coś takiego. Poszerzmy sobie jeszcze to. A jeśli chodzi o sam przejazd, to ja to może od razu wyburzę. I teraz pytanie. Jakiś tunel, wiadukt? Chyba tunel by tu lepiej pasował, tak mi się wydaje. Zróbmy coś takiego i teraz taką drogę tutaj na zakręcie. Zejdźmy sobie troszeczkę głębiej. Okej, no taki tunel pod torami. Właśnie, jeśli chodzi o tunele, a raczej o udawane tunele, to może pamiętacie, jak w ostatnim odcinku tu mieliśmy wodę w tym miejscu. No, wyburzyłem te tory, zrobiłem je troszeczkę wyżej i już nam tego nie zalewa, także z tym już powinno być okej. Dobra, czyli tutaj teraz jakoś łatwiej wam będzie wjechać, tam sobie jedziecie do Płocka. No i mi się wydaje, że mogłoby teraz z tą Warszawą być w miarę dobrze, tak? Poza pewnymi miejscami, tu jeszcze na przykład, ja na razie wyłączę te światełka. Na razie je tutaj sobie wyłączę, na całej w ogóle tej ulicy też, tu jakieś skrzyżowania, jedno na drugim po prostu. Wyłączmy to i serio, tylko na jakichś ważnych skrzyżowaniach, gdzie to ja chcę mieć światła, a nie, że oni mi sami je wciskają. Bez tego. Okej, no i zobaczymy, także ja bym na razie to zostawił. Niech ta Warszawa się jakoś tutaj rozwija. I w takim razie teraz, co tu się stało? Czemu mi paliwo Warszawa przeskoczyła na ten peron? Halo, bez takich, zarządzaj linią. To jest jedyneczka? Tak, to jest jedyneczka. Proszę mi to brać z jedyneczki, dokładnie. Proszę mi to brać z jedyneczki. Zobaczmy sobie, czy ja tu mogę dołożyć jeszcze troszeczkę peronów towarowych. No powiedzmy, że jeszcze troszkę mogę. W takim razie sprawdzimy, czy ja mogę zwiększyć dostawy tego paliwa do Warszawy. Jak tutaj z produkcją? Czy ten pociąg, on wziął wszystko i jeszcze ma miejsca, tak? Czyli widzę, że my nie wyrabiamy z produkcją tego paliwa. Jak tam, jeśli chodzi o olej? Magazynowane 55, tutaj też 55, czyli teoretycznie ten olej jest. Teoretycznie on jest, więc pytanie. Ja go jakoś super dużo tu nie widzę, to znaczy on się nie gromadzi na tym, oni jakby na bieżąco to zużywają, ja nie wiem. Czy nie chciałbym na przykład zwiększyć troszeczkę dostaw tego oleju? Tutaj też jedzie tylko 135 na 260. Dlaczego ten pociąg nie jedzie pełny? To znaczy, że wy nie wyrabiacie z produkcją oleju. Wy to robicie tutaj za wolno. Wy to robicie za wolno, chociaż widzę, że magazynujecie coś. Tak, coś magazynujecie. Transport niby jest 100%, przesyłka 95. Czym się różni przesyłka od transportu? Tego to ja nie wiem. Zobaczmy w takim razie dalej tutaj po linii produkcyjnej, czy tamtej przesyłowej, jak jeśli chodzi o ropę. Czy ja dobrze widzę, że to jest ropa? Ropa do Trójmiasta, 1000. Właśnie, i tutaj tak naprawdę jest chyba główny problem, czyli tej ropy nie przewozimy z odpowiednią prędkością. Ten pociąg, rozumiem, że teraz dojedzie sobie tutaj, zapakuje 360, a tam leży 1000, więc myślę, że trzeba by troszeczkę jednak zwiększyć ilość tych pociągów tutaj, co nie? To by trzeba troszeczkę zwiększyć, no. Pakuje do pełna, a peron i tak jest zapełniony. Także ropa do Trójmiasta, zarządzajmy sobie pojazdami. I ja w takim razie dołożyłbym raz, dwa, trzy. Niech tutaj będzie aż tyle tych pociągów. Oni sami wskoczyli na odpowiednią linię. I w takim razie jeszcze ja bym sobie wyedytował tą linię, żeby na stacji Szczecin Węzeł mogli oni jednak też korzystać z dwójeczki? Tak, z tego, okej. Czyli wy w razie czego ładujcie na dwa te perony tą ropę i niech te pociągi się zatrzymują tam, gdzie będzie miejsce. Można by, żeby też to się tak nie marnowało, dołożyć na przykład dużą przybudówkę, bo ona 60 sztuk jeszcze tego pomieści, czyli jakby się na peronie nie zmieściło, to niech jeszcze tutaj to trzymają, a nie wyrzucają. Okej, także porządne magazyny tutaj tej ropy będą.
Chociaż to nie wiem, czy jakieś zbiorniki nie powinny być. No, załóżmy, że tam w środku są zbiorniki czy coś. Super, no i już jest 815, także ja czekam, aż te pociągi nam tutaj wyjadą. Patrzcie się, tylko że one jadą w złą stronę, no przecież. One jadą tam. Dlaczego one jadą tam? One jadą tam, żeby potem wykręcić? No dobrze, jeśli uznały, że to jest lepszy sposób niż podjechać od razu tu, zabrać tą ropę i wywieźć ją, no niech im będzie, niech im będzie. Włączmy sobie może też upływ czasu, chociaż na tą 1/4, żeby tam jakieś te nowe rzeczy nam się odblokowywały. Okej, także to możliwe, że troszeczkę przyspieszy, będziemy wtedy produkować więcej tego oleju. I zobaczymy, co dalej. I będziemy może mogli szybciej to tam przewozić, gdzieś szybciej tą Warszawę zasilić. Jeszcze jeśli chodzi o jakieś rzeczy z poprzedniego odcinka, bo mówiłem, że ciąg dalszy nastąpi, co nie? Zrobiłem autobusy sobie w Kołobrzegu, zrobiłem autobusy w Koszalinie, zrobiłem autobusy w Trójmieście, ale tutaj po kolei, no właśnie, mamy stację pasażerską w Grudziądzu, w ogóle chyba tu, no właśnie, nawet pociąg się tu jeszcze nie zatrzymuje, także jeszcze jest troszeczkę do nadrobienia. Poprzedniego odcinka. Zacznijmy sobie może od czegoś takiego, żeby właśnie w tym Grudziądzu dowozić tych ludzi na stację, żeby oni mogli tam jakoś potem pojechać sobie do Warszawy, do Trójmiasta. Tak naprawdę jak już tutaj sobie przyjadą na tą stację, to wiecie, przez Warszawę, przez Kraków, na Śląsk, tam w sumie to jest troszeczkę słabe, ja już to widzę. Ludzie z Grudziądza, żeby pojechać do Świnoujścia, to oni nie mogą tędy pojechać, bo tu jest pociąg towarowy. Czy... Nie, jest chyba Szczecin. Okej, jest Szczecin, Trójmiasto, bo gdyby go nie było, to musieliby jechać do Krakowa. Tutaj, dalej do Krakowa, przez Śląsk i tam do Świnoujścia. To by było strasznie bez sensu. Ale dobra, na szczęście tak nie ma. To co, tu jest jeden przystanek pod dworcem. Dalej zrobimy sobie przystanek gdzieś tak w tym miejscu. Tu widzę, że jeszcze jest Grudziądz, co nie? Także przejedziemy. Możliwe, że on też się będzie tu rozwijał, także niech tam mają ten przystaneczek swój. Później pojedziemy sobie jakoś tędy. Gdzieś tu. No i może jeszcze na przykład w tym miejscu, okej, lepiej, żeby tego więcej było, w razie czego. Robimy też sobie zajezdnię drogową w Grudziądzu, żeby nie ściągać tych pojazdów nie wiadomo skąd. Niech tutaj lokalnie one będą. Zróbmy sobie linię, właśnie, bo ja tylko postawiłem te przystaneczki, także już sobie to wszystko tutaj połączę, tak i tak. I to są autobusy Grudziądz. Już zmienię tą nazwę. Autobusy Grudziądz. Aha, on dałem. Dobra, bez on trzeba. Autobusy Grudziądz. Autobusy Grudziądz. Okej, autobusy Grudziądz. I na tą linię kupimy sobie pasażerskie autobusy. Myślę, że takie przegubowe. Malutkie miasto. Myślę, że na razie 3 wystarczą. W razie czego będziemy zmieniać. No i gdzie ty jesteś? Autobusy Grudziądz. Proszę bardzo, proszę mi tutaj wyjeżdżać i zwozić ludzi na tą stację. Kolejne miasto niepodłączone. Autobusowo to będzie Płock. Tak, w Płocku też żadnych tutaj lokalnych linii nie robiłem, no niestety. Także już to nadrobimy. Przystanek autobusowy pod dworcem. Później sobie pojedziemy gdzieś tutaj pod fabryką na przykład. Dalej kawałeczek za zakrętem. Objedziemy sobie Płock w ten sposób. Dalej gdzieś jeszcze tutaj. I ja bym jeszcze jeden może tutaj przystaneczek postawił. Jeszcze może jakoś tą drogę bym tu dokończył, żeby w razie czego też tam ten zasięg był, jakby tu się jakieś budyneczki pobudowały. Zróbmy to może prostą drogą najpierw tam. I teraz jakaś taka prosta droga do tego miejsca. Okej, tutaj troszkę tych też samochodów wjeżdża. Nie wiem, czy nie będzie trzeba tej głównej drogi poszerzyć. Wiecie co, to mógłby być dobry pomysł, żeby to zrobić już teraz, a nie później, jak się miasto rozwinie. Czy to znaczy... Nie no, to niech będzie taka uniwersalna szeroka droga, niekoniecznie z jakimś osobnym pasem dla autobusów. Myślę, że to nie będzie jakoś bardzo konieczne w tym przypadku, ale właśnie, żeby tu przez centrum miasta, w razie czego dało się troszeczkę szybciej przejechać, a nie stać w jakichś koreczkach. No, jak najbardziej. Mniejsze miasto, ale niech główna droga będzie troszeczkę większa. Dobra. Na czym skończyłem? Na ustawianiu przystanków. W takim razie już sobie robimy nowiusieńką linię okrążającą mi tutaj Płock. W sumie zaraz jeszcze nadrobię, bo w Płocku widzę, że mamy jeszcze miasto po drugiej stronie rzeki, a nie chciałbym, żeby oni tu byli jakoś odcięci od świata.
W takim razie damy im przystaneczek jeszcze w tym miejscu i zrobimy tak, że po czwóreczce, chyba tak, chyba po czwóreczce to będzie najbardziej sensowne. No, przejeżdżamy na drugą stronę i wracamy. Okej. W takim razie autobusy Płock. Autobusy Płock. W Płocku też zrobię sobie zajezdnię drogową, żeby tam z Grudziądza gdzieś nie ściągać tych autobusów. Powiedzmy, że tutaj może sobie coś takiego być. Kupujemy też nie za dużo. 3 takie pojazdy, myślę, że to jest maksimum. I wrzucamy to sobie na naszą nowiusieńką linię autobusy Płock. Proszę bardzo. Także ludzi mi już tam zwozicie. No a w Warszawie no to już mamy tutaj wszystko okrążone. No, mam nadzieję, że wszystko. Myślę, że większość i tak ludzi może jakoś dotrzeć na tą główną stację. Więc teraz jest jeszcze taka jedna rzecz, że nie mamy tutaj linii kolejowej, co nie? Bo mamy jedną linię Świnoujście-Trójmiasto i ja może bym jej nie przedłużał, to znaczy, no nie... To niech będzie linia Świnoujście-Trójmiasto, a przedłużyłbym linię raczej z Krakowa. Właśnie, niech tutaj będzie taka linia z Krakowa przez Warszawę do Trójmiasta. Myślę, że to będzie chyba najsensowniejsze rozwiązanie. Tylko jeszcze jest problem z tymi TGV na tej linii, co nie? Aż sprawdzę. Bo one to właśnie, one mają małą pojemność, więc są drogie. Więc ja nie wiem, czy my sobie nie zamienimy tego TGV. Kolej Kraków-Warszawa. No niby zarabiamy 14 milionów, ale... One mają strasznie małą pojemność. Strasznie małą. Najwyżej możemy zrobić tak, że te pociągi byśmy przerzucili na ten Przemyśl Świnoujście. Niech już tam jeżdżą TGV, a z Krakowa do Warszawy wrzucimy jakieś porządne, pojemne pociągi. Myślę, że tak może być fajnie. Gdzie jesteś? Kolej Kraków-Warszawa. Tak? Kolej Kraków-Warszawa? Okej. Zmieńmy w ogóle tutaj nazwę. Chyba, że zrobimy, kolej Kraków-Warszawa, Trójmiasto. Okej, niech się to w ten sposób nazywa. I po Warszawie Mokotów w takim razie pojedziemy dalej, do Płocka. Po Płocku przejedziemy sobie do Grudziądza. Po Grudziądzu do Trójmiasta. Z Trójmiasta z powrotem do Grudziądza. Po Grudziądzu Płock. I po Płocku Warszawa. Nie udało się połączyć wszystkich stacji. Dziękuję. Tutaj Pawlik mi pisał, że jest takie coś, co mi automatycznie niby stację naprawi. Ale widzę, że coś to nie za bardzo działa teraz. Możliwe, że jest problem z torami. No raczej torów mi sam nie dołoży, co nie? Halo. Czy ty na towarową? Nie na towarową. 9. Co ty na 9 robisz? Na 9. Czemu ty wjeżdżasz mi na towarowe tory? Halo. Czy ja gdzieś zaznaczyłem może towarową stację? Tutaj. Chwila. Grudziądz. W Grudziądzu. Grudziądz 8. Tam? Halo. Coś mi tu nie pasuje. A ten Grudziądz? 4. Chwila. Jeszcze raz. Jedziemy po kolei. W Płocku. Jedziemy z Warszawy do Płocka i masz się zatrzymać w tym miejscu, co nie? To jest chyba dobrze. 2, co nie? Okej, to jest dobrze. Jedziesz sobie dalej tędy. To jest wszystko połączone. Tam w ogóle po złych torach to jedzie. Mam nadzieję, że ja czegoś źle nie zrobiłem. Nie, to jest źle tylko podłączone. Nie zadziała. Grudziądz. Mamy nowe jakieś lokomotywy. Ło, jak dużo. Okej, super. W Grudziądzu. Na 4. Tak? Halo, a nie, bo to jest Płock. W Grudziądzu na 4. Terminal 4 nie da się podłączyć. Jak się nie da podłączyć? Ja nie wiem, jakim cudem ty się tutaj w ogóle wypchałeś. Czemu ty tu chcesz jechać? Ja dobrą linię? Kolej Kraków-Warszawa. Dobrą linię, halo. Czy tu jest jakiś semaforek w złą stronę ustawiony? Może tak być. Ejej, szybciutko sprawdzimy. Tu są dobrze. Dalej. W tym miejscu. Okej, bo mogłem gdzieś w złą stronę dać semafor, no i wtedy nie przejedzie nic. Tak. No ja nie wiem, nie no, to tak jakby w Płocku w ogóle na złym się tym. Czemu się nie da połączyć? Płock-Grudziądz. Zatrzymam w ogóle czas, bo teraz będziemy tracić, jak ten pociąg tu będzie stał
bez potrzeby. Dobra, ale to na razie zostawmy, tak? Czyli co, w Grudziądzu na pewno jedziesz na czwóreczkę. Okej, okay. Później, bo może dalej jest problem. Może dalej jest problem. W Trójmieście. W Trójmieście, pokaż mi, gdzie ty się powinieneś zatrzymywać. Na czwóreczce myślę, że najlepiej, no. Najlepiej na czwóreczce, tylko że tu nie mamy chyba w ogóle możliwości przejazdu. Właśnie, i myślę, że to może być problem. Tu musi być przejazd z jednego toru na drugi. Coś takiego? No, coś takiego, okej. I teraz? Teraz, czyli w Trójmieście się zatrzymujesz na czwóreczce, wracasz, to chyba był problem. Wracasz do Grudziądza. W Grudziądzu jesteś na trójeczce, super. No i tak jakby nie było w ogóle połączenia w tym miejscu. W ogóle jakby on nie widział tych torów Grudziądz-Płock. A jeszcze w Płocku, pokażcie mi. To ma być stacja tory numer 1, tak. W tą stronę widzi to połączenie, nie widzi w drugą stronę. Nie widzi tego w drugą stronę. Dobra, wiecie co? Nie no, to... Co to jest za tor? To jest tor towarowy. On mi teraz nie jest za bardzo potrzebny. Zróbmy tak. Ja zrobię cięcie, poszukam, o co chodzi i zaraz wam powiem, co było źle. Mam cię. Patrzcie się, co znalazłem. Patrzcie się, co znalazłem. Takie coś. Takie coś na torach. No przecież tu katastrofa kolejowa mogła się wydarzyć. Dobrze, że nie pojechali. Dobrze, że pilnują. Jakoś wyczuli. Mają czujniki, mają systemy, które sprawdzają, czy tory są sprawne. Okej. No szkoda, że ta gra jakby sama nie podpowiada, nie potrafi znaleźć takich miejsc, że się klika i pokazuje, że tutaj się nie da przejechać, tylko że jakiś błąd po prostu jest. Ale dalej jest jakiś problem na tej linii. Dalej jest problem, jadąc z Płocka 9 na Warszawę Mokotów, tak? Tutaj teraz nie możesz przejechać. Pytanie, czy znowu tory nie są połączone gdzieś, czy na Warszawie Mokotów mamy wybrany zły peron? Chyba mamy zły peron wybrany. To ma być... Piąteczka, okej, okay, dobra, no i teraz mamy wszystko dobrze, super. Czyli ta linia powinna zacząć teraz jeździć. No właśnie, tylko że mi się nie podoba to, że te TGV tutaj będą jeździć. Robimy zmianę. Robimy zmianę taką, że te TGV, żeby ich tam nie wyrzucać czy coś, niech one sobie gdzieś tam na razie jeżdżą. To będzie linia kolej. Kolej Kraków-Warszawa-Trójmiasto. No, tu są tylko trzy na razie. Ciebie wyślemy na linię Przemyśl-Świnoujście. Mam nadzieję, że sobie tam dojedziesz jakoś. A na linię Kraków-Warszawa kupimy coś porządniejszego może. Może nie takie. Lokomotywy elektryczne. Weźmiemy jakąś mocną lokomotywę. Widzę, że tu chyba jakieś nowe jeszcze są. O, na przykład taka, patrzcie się, ona 230 na godzinę potrafi jeździć. Moc też ma dużą, siłę pociągową fajną. No, nie wiem, czy tej właśnie nie kupię. Chyba, że jeszcze coś będzie fajnego. No nie, bo jednak prędkości są ważne, co nie? Prędkości są ważne, ale właśnie, ile to TGV tam mogło jeździć? Może to była przesada. 300 na godzinę, nawet nie wiem, czy to się gdzieś mogło do tylu rozpędzać. Tutaj niby 162 pasażerów, ale to też jest mało. Jak dołożę mnóstwo wagonów, to będzie lepiej. Bierzemy to coś. Czy to się czymś różni? Dobra, bierzemy to. Bierzemy taką lokomotywę. Bierzemy sobie wagony pasażerskie, które też teraz fajne pewnie są. Tylko chciałbym jakieś szybkie. Czy nie ma jakichś super szybkich wagonów? No są niby takie 200 na godzinę. Są takie potrafiące 200 na godzinę i one mają po ile 20 pasażerów? Tu widzę, że są jakieś większe, ale większe są wolne. Ajajaj. Czyli trzeba podjąć decyzję. Pokażcie mi, jakby na przykład to wyglądało. Możemy to dać na jakieś 300 coś metrów, co nie? Około 300 metrów. 311. I to ma pojemność 220. I teraz sobie porównajmy. Zakup takiego pociągu całego kosztowałby 55 milionów. A utrzymanie, bo to jest utrzymanie jednego wagonu, 431 tysięcy. Ja bym chciał zobaczyć, czy to w ogóle ma sens, bo pojemność 220, to ja mogę mieć w którymś tym, no nie, 162 i taki kosztuje 69 milionów, czyli więcej. Dobra, bierzemy to, co ja tutaj zrobiłem, tą konstrukcję, za 55 milionów, mamy na to pieniądze. Tak, na pewno kupujemy. Jakby co to mi jeszcze napiszecie. Trudno, najwyżej będziemy sprzedawać i ten. I takich potrzebujemy dużo więcej.
No, nawet 6. Okej. 6 takich pojazdów. Wyślemy sobie to na linię teraz Kraków, Warszawa, Trójmiasto. Okej. Super, dobra. Potężny zakup, ale też jest potężna linia. I chciałbym, żeby serio to się jakoś zwracało. No, myślę, że lepiej niż tą TGW będzie działało. Zobaczymy, zobaczymy. Z Krakowa 24 osoby tam czekają. No dobrze. Zobaczymy, zobaczymy, jak to będzie działało. Niech tu serio coś porządniejszego jeździ teraz też właśnie, jak te inne miasta się tutaj otworzyły, są w nich autobusy, no to powinno to jakoś może ruszyć, kto wie. Dobrze, zerknijmy na chwileczkę do Warszawy, jak tam sprawa z tymi koreczkami? Pokażcie mi to. Dalej są koreczki, ale są chyba w innych miejscach niż były. Mamy teraz korki tutaj na jakiejś takiej miejskiej drodze i korki na tej drodze dojazdowej w tą stronę. Okej, ale tej drogi jeszcze nie poszerzałem, także dobrze, dobrze, bo się robią korki. Robią się korki tam, gdzie jeszcze mogę coś poprawić, bo gdyby było inaczej, no to byłoby troszkę słabo. Jakbym już zrobił wszystko, co mogę, a dalej korki, a tutaj nie. Tu jeszcze mamy możliwość poszerzenia. Jak najbardziej. Tą drogę sobie tutaj jadą tramwaje, jadą. No pewnie, no to dajemy im więcej tych pasów. Tu, żebyście mogli jakoś porządnie na ten most wjechać, co nie? Korki są też na tej takiej mniejszej drodze. Na razie może nie będę jej jakiejś tam super wielkiej dawał. Bez pasa dla autobusów. Zwykła taka po prostu szersza droga, żeby jakoś szybciej można tam dojechać z większej ilości pasów. Okej, coś w tym stylu. Jeszcze zobaczymy sobie, jak tam sytuacja z tymi światełkami. Nie chcemy mieć tu na każdych skrzyżowaniach świateł, bez przesady. I tutaj też sobie to wyłączymy. Wszędzie tutaj też do wyłączenia te światła, chociaż któreś tu chyba miało mieć światła. Nie, to tu było, okej. To na razie niech tak będzie. To sobie też wyłączymy, tylko niech się gra zapisze. Niech się gra zapisze i wyłączymy sobie też jeszcze te światełka na tej szerokiej drodze. No, dobra, zapisuję się. Super, możecie tam jakąś łapeczkę zostawić, jak wam się podoba odcinek. Tak, tak, tak i tak. Tutaj jeszcze jedno, okej, super. No powiedzmy, dobra, jeszcze te światła mi są niepotrzebne. Choć tu raz i dwa. I 3. Okej, na wjeździe tego nie chcemy mieć. Patrzcie się, ile tego paliwa tutaj jest. My dowozimy to paliwo, ale ono się marnuje. A nie moglibyśmy na przykład tej linii, zarządzaj linią. Wrzućmy sobie alternatywny peronik drugi. No, niech tam też w razie czego magazynują te rzeczy. To tak działa? Będą mogli tam magazynować? Zobaczymy. Peron towarowy, ja sobie go od razu tutaj powiększę na fulla. Tak, tak, tak i tak i dobra, tyle wystarczy, no i zobaczymy, czy oni to tutaj będą odkładać. W razie czego, też żeby to się nie marnowało, to czy ja mogę tu jakieś magazyny dołożyć? Pewnie, duży budynek towarowy, 75 sztuk towaru jeszcze się w tym zmieści, także proszę mi to magazynować w razie czego, no bo co, przyjeżdża pociąg, a ci nawet nie mają gdzie tego trzymać, no nie może tak być. Już wam tu jakieś magazyny dołożymy po jednej i po drugiej stronie. Super, mam nadzieję, że to będą jakby korzystać z tego. Okej, dobra. Coś w tym stylu? Zobaczymy. Zobaczymy, jak to będzie działać. Jak się odkorkuje miasto, to ja więcej ciężarówek dołożę. Pewnie, żeby to szybciej jeszcze rozwozili. Ale na razie, no to są pewne problemy. To skrzyżowanie, nie. Absolutnie. W takim miejscu nie może być bez świateł. Tutaj muszą być światła, żeby to jakoś działało. Okej. Zobaczmy, jak tam, jeśli chodzi o dostawy. 29... 2, przedtem było 1, także podwoiliśmy dostawy. Sukces! Sukces! Gdzie są te wszystkie ciężarówki? Czy one serio w jakichś korkach tutaj wielkich stoją? Ta sobie jedzie. Dalej. W tym miejscu powinni jakoś łatwo dojechać. Może ja się powinienem ich serio pozbyć z tych głównych dróg? No i tutaj teraz nie, no ładnie przejeżdża, ale ty masz w ogóle coś? 18, masz coś. Tu jedziesz też w miarę sprawnie. Korek jest do tamtej drogi. Zatrzymujesz się tu i nie zostawił. Chociaż nie, no coś chyba zostawił, bo oni tak pojedynczym chyba. Po jednym. No ale dobra, zauważyłem przy okazji drogę z problemami. To znaczy też taką bardziej zakorkowaną, także zrobimy sobie o. Ją tutaj troszeczkę szerszą. Też dwa pasy w razie czego, żeby tamci mogli szybciej troszeczkę jechać. Dobrze. Czy ja się już odważę dokupić więcej ciężarówek, żeby jeszcze bardziej zakorkować to miasto? No tragedii nie ma także. Także można.
zarządzaj pojazdami, tak? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Skoro sześć pojazdów nie daje rady, to 12 może da radę. Proszę bardzo. Coś słabo z pieniędzmi, jak tam ta nasza linia, czy ja tutaj coś teraz nie przesadziłem? Kraków-Warszawa. No w tym momencie minus 41 milionów. 138 osób na 1320. Słabiutko, słabiutko. To TGW zarabiało. Zobaczymy jak z tym, bo te pociągi pewnie jeszcze się nie porozjeżdżały jakoś. Jakoś fajnie, co nie? Złapiemy jakiś teraz. Tutaj coś jedzie. O, super. Pokaż mi, ile ty ludzi wiedziesz. Czy ja nie przesadziłem z ilością wagonów? 34. No, troszeczkę słabo. Troszeczkę słabo. 34 tylko? Tam niby troszeczkę ludzi czeka. No musimy poczekać pewnie. Możliwe, że przed nim też zaraz jakiś jedzie, bo teraz wszystkie wyjechały pewnie naraz, więc dużo tych ludzi nie będzie. Myślę, że z czasem będzie lepiej. I teraz co, wysiądą tu jacyś? A, ktoś wysiadł, ktoś wsiadł. Ale rekordowych przewozów to ja tutaj nie widzę. A jak się rozpędza? Sensownie jakoś? No ma moc, co nie? Tamten TGW to niby czysta mógł, ale czy on się gdzieś w ogóle mógł te czysta rozpędzić, to ja troszeczkę wątpię w to. No, tutaj z górki jedzie, także tu się fajnie rozpędzi. Byle się gdzieś na semaforkach nie zatrzymywał, bo to by było słabe. No, rozpędza się, dobra, jedzie, fajnie. To będzie działać raczej, a tu pewnie zaraz dopiero co pojechał ten. Nie, to jest towarowy jakiś. O, tutaj jest już w Trójmieście, więc o, 174. Ładnie. Jadą blisko siebie. To trzeba poczekać i to powinno zacząć zarabiać, także tym bym się za bardzo nie przejmował. A to co to jest? Czy to jest ta linia pasażerska? Tak, to jest linia pasażerska Szczecin-Trójmiasto. Tutaj mamy tylko dwa takie pociągi, ale jak widzicie 160 na 256. Wykresy? Jak najbardziej ta linia zarabia. Fajnie, dobrze, taka mała, jeszcze bym zobaczył to tutaj, Szczecin-Trójmiasto, 7 milionów, dobrze, takie skromne, drobniutkie pociągi, no niby na ważnej linii, no ale więcej nie trzeba, no to nie będziemy tutaj jakoś tego wymagać. Podłączmy sobie jeszcze tą wyspę może, co? Bo stąd nie mają za bardzo jak dotrzeć, a jakby zrobić jakąś linię do Trójmiasta, no to też kolejne miasto, z którego ci ludzie będą mogli korzystać z tych pociągów, będą mogli płacić za bilety i tak dalej, no wiecie, zarobki będą pewnie większe. Mamy w tym momencie minus 5 milionów. O, dobra, już są pieniądze. czy ja zbankrutuję? Słabo by było. Dwa takie przystanki tutaj robimy. I pod dworcem już mamy, co nie? Więc zrobimy sobie teraz linię. Linię z tego dworca głównego. Po drodze się już nigdzie nie zatrzymuję. I jedziemy... Tak i tak, okej. I te dwa sobie tutaj zaznaczymy w ten sposób. To jest linia autobusy. Zaraz jeszcze ją poprawię, bo już widzę, co tam jest źle. Trójmiasto, wyspa. Wyspa Sobieszewska. Dobrze to wpisałem, mam nadzieję. Co jeszcze mogę tu poprawić, to dołożyć przystanki po drugiej stronie ulicy. Okej, w ten sposób. Przynajmniej tu, no bo tam jest już do zawracania. Autobusy, Trójmiasto, Wyspa i w takim razie po jedyneczce chcemy jeszcze mieć tutaj stację. Okej, dobra. Także z tej wyspy będziecie ściągać ludzi i trzeba kupić autobusy, to jest raczej dosyć ważne. To jest taka powiedzmy międzymiastowa linia, więc chciałbym coś szybszego mieć, szybszego i z taką sensowną pojemnością. Trzy takie autobusiki. Kupmy sobie trzy takie autobusiki, wrzućmy je na tą linię, Trójmiasto-Wyspa, okej. Dobra, także kolejne tutaj podłączenie, mam nadzieję, że to im jakoś pomoże. Okej. Jak tam z tym paliwem? W ogóle, czy sytuacja się już poprawiła? Po tym, jak dokupiłem troszeczkę tych pociągów, ty tutaj wjedziesz 192, okej, czyli tamci już nie nadążają z wydobyciem pewnie. Przejdziemy sobie tutaj. No tak, tu jest pusto, okej, prawie pusto, dobrze, czyli to wywożą na bieżąco, w razie czego? Możliwe, że będzie trzeba jeden z tych pociągów sprzedać, jeśli to by się miało marnować, co? Może się nie będzie marnować, mam taką nadzieję. Ty ile wiedziesz? W sensie, no, bo oni jadą niepełni, ze troszeczkę bez sensu, jeden ten pojazd sprzedam,
żeby raczej jeździły pełne, bo po co wydawać pieniądze? No niby taki drobiazg, ale tracimy na tym, tracimy na tym. Wy teraz dostajecie tego więcej, fajnie, widzę, że w magazynie jest tego troszeczkę więcej i tego oleju, tak, dobrze mówię, oleju produkujecie już więcej. W takim razie ja bym jeszcze złapał pociąg olejowy. Pociąg olejowy, który mi jedzie, aha, bo on teraz wraca, tak? Tam mamy 182, 200 coś, a ty możesz wieźć 360. Okej, czyli ty to wszystko weźmiesz. Jak sytuacja z tym paliwem? Mało, no ja bym chciał więcej tego paliwa, żeby tutaj było produkowane. No nie no, wy produkujecie w razie czego. Ten transport coś mnie martwi. Czemu on jest tylko na 66%, 74%? Może powinny być na przykład krótkie pociągi, a częste. Ja bym go jednak sklonował. Wiecie co, mimo wszystko, sklonujmy sobie go za mało pieniędzy. A ile to kosztuje? Bez przesady. Paliwo dla Warszawy? Ile takie coś kosztuje, że ja nie mogę tego sklonować? Drogo, nawet drogo, jak na taki mały pociąg. Dobra, niech tutaj dwa takie jeżdżą. Niech tamci właśnie, bo oni też awansują, co nie? Tu jest jeszcze troszeczkę miejsca do awansowania, więc jeśli ten transport podniesiemy tutaj... O, widzicie? Ten już awansuje, super. Dobrze, w takim razie, no, ten drugi też mam nadzieję, że pomoże pociąg. Okej. To chyba tyle, jeśli chodzi o to, co chciałem poprawić z poprzedniego odcinka, ale skoro to jest taki odcinek o pozbywaniu się korków, głównie w Warszawie, ale tu w okolicy też coś takiego bym zrobił. Może to nie są jakieś wielkie korki, ale mamy strasznie dużo tych linii ciężarowych z tych pól do tej piekarni. Ja bym to zastąpił nawet jakąś taką niepołączoną ze światem linią kolejową. Linia kolejowa, która by miała gdzieś stację na tych polach, przejeżdżałaby sobie i szybciutko by to ziarenko do piekarni dowoziła. Taka poboczna rzecz, może nie jakaś super najważniejsza w tym momencie, ale jakoś powinna pomóc, co nie? Jakoś powinna pomóc, więc zrobimy sobie stację końcową, tak, stację końcową z jednym torem. Powinien wystarczyć na razie, najwyżej będziemy dokładać wysokich prędkości i zrobimy sobie tą stację. Najlepiej, żeby obsługiwała dwa te pola, ale wątpię, żebyśmy dali radę obsłużyć dwa pola. Także ja ją postawię po prostu gdzieś tak w tym miejscu. Tak, żeby tutaj jakoś sobie przez środeczek ładnie potem ten pociąg mógł wyjechać. To jedno pole będzie w takim razie bezpośrednio podłączone. Weźmy jakąś taką najgorszą drogę, jaką jeszcze tutaj mamy. Tak, co ja mam tak słabo z tych pieniędzy? Jedną drogę tak zróbmy, to jest podłączone, ok. No i tutaj będziemy dowozić z tych innych pól ciężarówkami ziarno w to miejsce. Czyli to jedno pole właśnie będzie tutaj dowoziło to ziarenko samo, a z reszty no to już ciężaróweczkami, no bo czym innym. Tu będzie trzeba jakoś pokombinować z tymi drogami. Ja na razie bym sobie je po prostu wyburzył, a zaraz zobaczymy, jak to będzie można lepiej zrobić. Weźmy sobie te tory wysokich prędkości. Teoretycznie tu nawet jeden tor może być. To pewnie będzie taki jeden pociąg, który będzie jeździł tam i z powrotem. No bez przesady. Na takiej krótkiej linii więcej pociągów to dziwne by było. Jedziemy w takim razie tędy i tu będzie trzeba ominąć to całe rondo. Także ja już bym... Może nie tam. Chwila, weźmy to, anulujmy, bo coś mi się tutaj wysokość w trakcie popsuła. Jedźmy tak, żeby już tutaj powoli do góry cały czas tam jechać, co nie? Jeszcze nie na jakiś wiadukt, ale żeby już być na jakimś nasypie, powiedzmy, no, że jakoś tak dotąd. Gdzie ja to złapałem? Gdzieś w złym miejscu chyba. Weźmy sobie tak i tutaj musimy to dać troszeczkę wyżej. Kolizja, no dajesz. Ile ja tego mam? Okej, coś takiego. Coś takiego i przejdziemy sobie na drugą stronę. Czyli tu już wjeżdżamy na wiadukcik. Nad tym możemy jechać tak naprawdę na tym wiadukciku. Tutaj nad tym wszystkim. No i tu już powoli gdzieś zjeżdżamy. Nie zmieniłem tego. Ajajaj, dobra, nieważne. Nie zmieniłem wiaduktu, a tu tylko 90 można jeździć. Słabo. Dobra, jeszcze raz. Jeszcze raz sobie to zrobimy. Jest, dobrze. Do tego miejsca gdzieś? Może być, to był taki kawałeczek, do którego się możemy podłączyć. I to ja raczej bym chciał, o, takie, może być nawet w tym stylu, tutaj pięknie nad tym.
może być. Zatwierdźmy to sobie. I teraz w tym miejscu, pod tą piekarnią już to nie będzie nam potrzebne, co nie? Ten pas tutaj zjazdowy, bo tu wyładowywaliśmy ziarno. To jak najbardziej będzie potrzebne, bo chleb rozwozimy dalej po sąsiednich miastach samochodami. A ziarno będziemy dowozić czymś takim, także zrobimy sobie teraz taką stację gdzieś tak tutaj. Ona może być nawet kawałeczek dalej, to się w razie czego jakoś tam już połączy, tylko mam nadzieję, że to fajnie się połączy z tymi torami. To bardziej mnie martwi, chcę, żeby tutaj był taki w miarę prosty fragmencik, a nie jakiś taki dziwny, krzywy. Troszkę to tak dziwnie wygląda. Ja bym to jeszcze raz jednak zburzył. Może nie całe, ale chociaż kawałek, żeby ta krzywizna jakaś się tutaj ładna zrobiła. I teraz prosto ze stacji do tego. O, coś takiego. I może nawet na wiadukcie jechać. Tak, jak musi, no to niech jedzie. Będzie dobrze tu? 180 na czymś takim najwięcej można jechać. No wątpię, żeby pociąg z ziarnem i tak więcej dał tutaj radę. Teraz taka droga. Jakoś tak stąd. Tutaj. Okej, okay, coś takiego i to powinno mieć pięknie zasięg do tamtego miejsca. Dobrze. No to co? To jest ogólnie piekarnia Radom, co nie? Robimy sobie w takim razie nową linię stąd tutaj. I to nazwiemy sobie ziarno do Radomia. Ziarno do Radomia chyba. Ziarno do Radomia, okej. Tak niech się to nazywa i będzie trzeba też na to wrzucić jakiś pociąg. Gdzie tutaj jakąś zajezdnię zrobić czy coś? W ogóle to fajnie w takim dołku idzie, będzie łatwo drogę zrobić. Trzeba zrobić zajezdnię kolejową. Która by na razie, to znaczy na razie, no jeden pociąg z niej wyjedzie, a potem już nie będzie używana, no ale trzeba zrobić, no to trzeba. Tutaj i niech sobie gdzieś tam wjeżdżają. Okej, okay, coś takiego. Zanim jednak puszczę jakiś pociąg, to najpierw wygładźmy sobie te okolice tutaj, bo to strasznie w takim dole idzie. To sobie tutaj poprawimy w ten sposób. Okej. Okay. Coś powiedzmy, że takiego. Dalej, te wszystkie drogi trzeba by tu z powrotem połączyć. Gdzie tu jakaś główna droga idzie? Tu niby jest jakaś taka miejska droga. No dobra, chyba już to widzę, jak zrobić. Tędy do tego miejsca, tylko to jednak, no właśnie, żeby to było, czy to musi być naprawdę aż tak wysoko, bez przesady. Weźmy sobie to, wybuszmy jeszcze troszeczkę, tego wybuszmy i spróbuję przejechać tak, żeby to nie musiało być aż tak wysoko. Tutaj. Gdyby tak w jednym kawałku to połączyć w ten sposób, nie podoba mi się to, że ja tutaj tak pole niszczę, jednak fajnie by było tak samo pojechać. No ale właśnie, troszkę żeby tutaj do góry. Coś takiego. Kawałeczek nad tym. Kolizja z filarem mostu. Chwila. Ja najpierw zrobię tu drogę. Najpierw zrobimy drogę w tym miejscu. Czy ona musi być aż tak wysoko? Dobra, niech idzie. Niech idzie, nawet tak niech sobie idzie. Okej, okay, to i tak nie będzie pewnie jakoś aż tak bardzo używane, to jest tam jakiś dojazd na te pola, tych dróg nawet nie trzeba może za bardzo jakoś łączyć. Trzeba by połączyć tą drogę, tą jakąś tu polną drogę, ale to ja bym zostawił normalnie jakoś na ziemi, przez pole do tego miejsca. Okej, okay, takie jakieś rozgałęzienie. Czyli co, czas chyba możemy włączyć. Są problemy z tym, że teraz ziarenko tam nie będzie dojeżdżało. Dobra, to ja może to jednak wyłączę. Zrobimy sobie, jak to zrobić, żeby to fajnie jeździło. Jakieś skróty czy coś? Coś tu trzeba zrobić jeszcze? No niby tu by można przy tych drzewkach dołożyć jeszcze taką jedną drogę, ale może ona nie będzie aż tak bardzo, nie no, przydałaby się tu taka droga. Przydałaby się stąd na przykład, tylko prosta niech będzie. Szkoda, że już nie ma polnych dróg, no bo co z tego, że mamy rok 2001? Co to, w tym roku już nie budowali polnych dróg? No nie no, jest pole, chciałbym polną drogę, a nie asfalt tutaj. To akurat by mogło być troszkę inaczej zrobione, no ale dobra, mniejsza z tym, nie jest. Takie coś sobie tutaj zrobimy. I jakąś taką stację wyładunkową. Właśnie, pytanie, czy ja chcę... No to by niby było dobre, bo łatwiej zawrócić jednak na takiej stacji, co nie? Łatwiej zawrócić na czymś takim. Mamy 3 pola, z których będziemy musieli to wozić. Okej, czyli ja bym zrobił 3 perony.
I one nie muszą być wielkie, absolutnie. Coś takiego. To jest tylko po to, żeby wjechać i zostawić. To sobie wyburzymy w takim razie. Tamte zostają. Tak, bo teraz, co tu będzie trzeba zrobić? Chociaż chwila, bo to teraz jest w takim bezsensownym miejscu troszeczkę. Ziarno 5. Ziarno 5 to tu gdzieś powinno być. Jak najbliżej tego. Jak najbliżej tego. Dobra, w takim razie to będzie trzeba jeszcze bardziej przebudować, niż mi się wydawało. Tutaj, przy okazji skrzyżowania nie będzie dodatkowego. Zrobimy sobie to dla ziarna 5 w tym miejscu gdzieś. Jakoś tak... Tutaj? Okej, to się łączy z tym, super. Dołóżmy sobie więcej tego, żeby w razie czego to ziarenko miało się gdzie magazynować, chociaż tu raczej nie przewiduję jakichś korków czy coś. No, to jest tylko dojazd kawałeczek dalej, także na bieżąco powinni to brać. Ziarno 5, tak? Wrzućmy sobie to ziarno 5. W takim razie żadne, tak naprawdę cała linia do usunięcia, ale ciężarówki mogą zostać. Jedziesz stąd tutaj. W Lublin Dolne Miasto... Oczywiście ze złego peronu pojechałeś, robisz pełny załadunek, a w Lublin Górne Miasto, żebyś mi dziwnych rzeczy czasami nie robił, żebyś nie woził ziarna tam i z powrotem, robisz tylko rozładuj. Okej, tak na wszelki wypadek to zaznaczę. Dobrze, także to by była jedna rzecz. Druga rzecz to, czy tego nie przestawilibyśmy jakoś, żeby tam było bliżej? A tak naprawdę i tak nie jest jakoś bardzo daleko. Dołóżmy tego więcej, żeby się miało gdzie magazynować. Patrzcie się, ile tego jeszcze tutaj jest, niewywiezionego. Może jeszcze jedno tutaj. I tu jeździ linia ziarno 4, tak? Zarządzaj linią. Lublin południe, ok, ale nie jedziesz na Mill Street, tylko jedziesz tu. Super. Lublin południe jest pełny załadunek, a tu robisz tylko rozładunek. No i została nam jeszcze jedna linia. Tylko tu mi się nie podoba, że to jest tak bardzo w mieście, tak? To jest... Chwila. To mi się bardzo nie podoba. Kiedyś może było bliżej stąd. Ale teraz, to ja bym to wyburzył. I takie coś zrobiłbym gdzieś w tym miejscu. Stacja ciężarówek. Okej. No. Coś. To nawet może być kawałek dalej, żeby jak najbliżej tam było. Takie troszkę oszukane, ale chcę, żeby one jak najszybciej tam mogły jeździć i zostawiać to dla tej kolei. To sobie po jednej stronie rozszerzymy, ale tutaj nieładnie będzie nierówność terenu. A, to można w sumie wygładzić, dobra, mniejsza z tym. Tak. Dobrze, tu sobie w takim razie wygładzimy, żeby to pole nie było jakieś takie krzywe. I która to była linia? Ziarno 3, tak? Zarządzaj linią. Wywalamy Lublin Rogatki, wywalamy Mill Street, dodajemy stację tutaj jedną i tutaj drugą. To poszło na dobry. Tu bym zmienił sobie na trójeczkę, tak, żeby to było wszystko osobno. Robisz tylko rozładunek, a w Lublin Centrum robisz pełny załadunek i robisz to z dwójeczki, ok? Jeszcze ziarno 4 w takim razie, robisz to z dwójeczki, zbierasz i tutaj, tu już powinno być dobrze. Ok, czyli mamy teraz bardzo fajną sytuację, w której te ciężarówki nie będą mi korkować miasta. Super. Włączmy sobie czas i mamy jeszcze jakieś problemy. Ziarno 6, pokażcie mi tą linię. Jak ona tutaj zwykle jeździła? Ziarno 6, co to jest? Rzeszów Północ. Aha, tak, to jest linia do usunięcia, bo stąd już tego po prostu nie wozimy. Pojazdy na linii jeszcze są, ok, czyli z ziarno 6 musimy sobie je sprzedać, przy okazji coś tam jeszcze zarobimy na tym. To wszystko jest do sprzedaży, myślę, że i tak będzie za dużo tych pojazdów na tamtych liniach, stamtąd też będzie trzeba coś posprzedawać. Ok, ziarno 6 w takim razie wywalamy, super. Teraz, żeby ta piekarnia nie przestała nam pracować, to trzeba szybko kupić jakiś pociąg. Kupimy sobie lokomotywę elektryczną. Co ja bym tutaj chciał? Nie musi być tak naprawdę nic super. Może być taka właśnie pomarańczowa, troszkę w kolorze ziarna. Wagony towarowe, bierzemy sobie taką gondolkę. To jest nowa gondolka. Chwila, bo takich to jeszcze... gondola... Bo wcześniej mieliśmy takie, ale aha, one mogą jeździć wolniej i jeszcze mają mniejszą pojemność. Okej, czyli nowych takich gondolek. No i co? Tak naprawdę
Może na razie nie za dużo, w ogóle ja nie mam nawet aż tyle pieniędzy, żeby aż tak zaszaleć. Na razie coś takiego, bo to też pewnie od razu nie będzie takich wielkich potrzeb. Jak ja to nazwałem? Ziarno do Radomia, okej. Okay. Ziarno do Radomia. Ten pociąg już tutaj wyjeżdża, super, pięknie. On tutaj wyjeżdża i ja jeszcze bym sprawdził na tej linii, jak ja to mam poustawiane. W Lublinie robisz pełny załadunek, co nie? W Puławach tylko rozładuj, tak, żebyś mi tutaj jakoś bez sensu tego nie woził. I takie coś, to ja już powinienem zrobić dawno, dawno temu, w momencie jak zaczynałem robić to ziarno właśnie tutaj w okolicach, te chlebki. Bo robienie tego na tym etapie gry to jest takie troszeczkę spóźnione. Troszeczkę spóźnione, no ale lepiej późno niż wcale. I dzięki temu nie będzie nam aż tyle tych ciężarówek przejeżdżało przez Puławy. A w Puławach, co tutaj nam korkuje, widzę, że jakieś autobusy, ciężarówka z chlebkiem. No dobrze, odcinek o odkorkowywaniu miast. Niech będzie, zrobimy główną drogę przez Puławy, co wy na to? Główną drogę przez Puławy przeprowadzimy sobie ją tu, żeby oni nie musieli na tym jednym pasie tak stać. Minus 6 milionów, super. Poczekajmy, aż ten budżet się ogarnie. W ogóle, co nam tam tak traci te pieniądze? Pokażcie mi, najmniej opłacalna linia. Przemyśl, Świnoujście, 12 milionów. Nie, to TGV to jest... To się nie nadaje, to się nie nadaje. Za dużo ich w ogóle tu jest. Sprzedajmy te 4 czy tam ile. Okej, okay, bo to za dużo po prostu strat na to idzie. Cegły tutaj widzę, że też coś tracą. Kolej Zielona Góra Bogatynia, a może w drugą stronę, pozytywne informacje, drewno 1, ładnie, ropa do Trójmiasta, patrzcie się jak fajnie. Kraków Warszawa, zobaczcie, te pociągi, nie żadne TGV, zwykła lokomotywa, zwykłe wagony, 22 miliony i oni nawet full jeszcze nie są. Bardzo dobrze, nie, żadne TGV. No wiem, pisaliście mi... To było tak, na początku i pisaliście, Bluenix, nie rób TGV, bo to się nie opłaca czy coś, a potem wam pokazałem, haha, właśnie się opłaca, ale to się jednak nie opłaca, no mieliście rację, ale teraz mnie chyba nawet nie stać, żebym wymienił wszystkie tam, więc no jeszcze troszeczkę z tym TGV sobie pożyjemy, chociaż teoretycznie wymienić na tańszy pociąg to się chyba zawsze da, chyba tak, zobaczymy co tam się dzieje. Tą drogę jakbym chciał poszerzyć, to trzeba ją tak naprawdę wyburzyć, no ale myślę, że warto, to sobie też wyburzymy. To sobie wyburzymy, zrobimy w takim razie szerszą drogę kawałeczek dalej, bo tutaj ten zakład blokował. Coś takiego, to do skrzyżowania, super, a tutaj boję się, że mi się to nie podłączy, nie no, nawet się podłączyło, super. Okej, tak i tu co było, tu był jakiś... cegły, tak, czyli tutaj był przystanek wyładunkowy dla ciężarówek, postawmy sobie coś takiego w tym miejscu. Okej, dobra, włączmy czas, niech to jeździ, w takim razie przez Puławy mamy troszeczkę szerszą drogę, no tak, bo tu robiłem taką szeroką drogę właśnie do Puław, a w Puławach jeszcze jej nie miałem i możemy tak naprawdę przedłużyć ją już do Lublina, niech tam też sobie czymś troszeczkę porządniejszym pojadą. Okej, coś takiego... Coś takiego, dobra, ładnie będzie, super. Pięknie. Jak tam to ziarenko jest? A czy ciężaróweczki się nie nudzą czasami? 25, tutaj 2, okej. Okay. Nawet w miarę chyba na bieżąco to bierzecie. Tutaj też nie ma ich za dużo, bo nie chciałbym właśnie takiej sytuacji, gdzie jest za dużo ciężarówek na którejś linii. Sprzedajmy 3 ciężarówki może z tej linii, bo widzę, że tu ich się za dużo zbiera, także żeby nie było żadnej przesady. Jeśli chodzi o to ziarenko, to widzę, że jego się tutaj dużo gromadzi. Ile go już jest? Prawie 200, a ty ile weźmiesz kolego? 100 tylko? Słabiutko. Trzeba by go zmodernizować jeszcze. Dołożyć więcej tych gondolek, tak żebyśmy mieli jakieś te 300 metrów pociągu, to się jak najbardziej nam zmieści na peronach. 311, mamy pojemność 480. No, super, patrzcie się, teraz to będzie woziło. I jak ja to miałbym tutaj serio wydajnie wszystko ciężarówkami, przecież takie korki. Patrzcie się tutaj, tu już nic nie jeździ praktycznie, super. Tu też ruch kiedyś był, ładnie. No trzeba czasem się zająć tym. Którzy tutaj? Chleb Lublin. Do Lublina widzę, że straszne problemy są z dowozem tego chlebka. Teoretycznie moglibyśmy też pociągiem tutaj przewozić, co? Niby by się dało. Ale czemu wy macie problemy, co? Aha, bo tu są tylko 2 ciężarówki, ja myślałem, że tu jakieś korki są. 2 ciężarówki? Naprawdę? Tak daleko? Na takie miasto?
Zarządzaj pojazdami. Czy to są te największe ciężarówki? Chyba tak. Chyba lepszych jeszcze nie mieliśmy. Chyba, że ja sprzedałem ze złej linii te ciężarówki. Nie no, dobra, 6 niech ich jeździ. Bo tam nie potrzebujemy aż tak dużo, ale tutaj, do Lublina, też korków już nie ma za bardzo, także... Także nie powinno być problemów, nawet jakby tyle tego miało jeździć. Dobrze, jak już jestem w okolicy, to jeszcze zerkniemy tu. Kamyczki widzę, że na bieżąco wywozicie. Czy Helm dostaje wszystko, czego by chciał? Tak, tak średnio. Tak średnio, mogłoby być lepiej. Gdzie te cegiełki chcą jechać? Puławy, Radom, Kielce. Trochę ciężarówek jest, co nie. Jakaś tu ładuje i teraz jeszcze sprawdzimy sobie, czy czasami gdzieś tutaj w koreczku te ciężarówki mi po prostu nie stoją. Nie no, tu jest ładnie, tu jest teraz pięknie. Do miasta wjeżdżasz i tutaj też, nie no to... 298 na 570, ale to jest normalne, bo połowa ciężarówek wraca, co nie? Także dziwne by było, gdyby wszystkie były zapełnione. Czyli po prostu na tą linię wypadałoby już troszkę jeszcze więcej tych pojazdów dołożyć. Weźmy sobie to, sklonujmy. W ten sposób, pięknie, pięknie, pięknie. Tu niech więcej jeździ, w takim razie tych... W sensie nie tu, tam niech więcej z tymi cegłami jeździ. Tam niech więcej tego jeździ, tutaj jakoś to działa. Dobra, tu widzę, że w Puławach coś. W Puławach pojawiły się światła i będą robić niepotrzebne tylko problemy. Do wyłączenia, nie chcemy mieć koreczków w Puławach. W ogóle trzeba by może jakąś obwodnicę Puław zrobić czy coś? Nie, no dobra. Nie, mają obwodnicę, halo, jest tu, ale nikt tędy nie chce jeździć, bo wszyscy przez centrum teraz jeżdżą. No co poradzić? Co poradzić? Dobrze, zobaczmy tu w okolicy, jak tam w Radomiu. Jacyś ludzie są, pięknie. W sumie to można by chyba zrobić coś z tym. Można by zrobić coś z tą naszą nieopłacalną linią. Jeszcze zobaczymy raz, czy ona na pewno jest taka nieopłacalna. Przemyśl, Świnoujście. No niby 18 milionów zarabia, ale to jest takie strasznie niepewne. Kraków, Warszawa, 17 milionów. No. Teraz też nie tak dużo, w sumie podobnie. Teraz nawet Przemyśl, Świnoujście zarabia. Ładnie, bo ja już chciałem wymieniać te TGV na te pociągi, ale... Może to jeszcze troszeczkę wytrzymam. Troszeczkę jeszcze bym to zostawił. Niech to tak będzie. No i co z tymi cegłami? Moglibyście to szybciej wozić, albo wozić to do innych miast, które też tego potrzebują. A w Puławach chlebek? Słabo. Co jest z tym chlebkiem? Za wolno to działa. Transport macie fajny. Produkcja jest za mała tak naprawdę. To już i tak jest maksymalny poziom. Magazynowane macie. Nie no, to działa. Jak się zastanawiam, co jeszcze tu mogę zrobić, żeby te wszystkie miasta jakoś lepiej działały, żeby one się rozwijały, żeby więcej może tych ludzi też na te linie kolejowe dzięki temu sprowadzić, ale nie widzę za bardzo, co bym tu mógł zrobić. Okej, jak tam z tym paliwem? Jest go dużo? Wow, dużo chyba, czy nie? Ile go tu jest? 1100 coś. Wow, te magazyny serio trzymają to. Serio trzymają, ale znowu chyba mamy za mało ciężarówek na tej linii. Paliwo Warszawa. 175 na 360. Jest dobrze, czyli połowa po prostu wraca. Połowa wraca w takim razie, a wiecie co? Sklonujmy wszystkie. 12 pojazdów. Niech to paliwo po Warszawie się szybciej rozwozi, bo ono jest. Ale skoro jest też dużo paliwa, to możemy jeszcze zrobić taką jedną sztuczkę i nie wywozić całego paliwa do Warszawy, ponieważ kto jeszcze potrzebuje paliwa? Paliwa potrzebuje kto? Trójmiasto. Także do Trójmiasta można by też to zawozić, tylko tego raczej nie będziemy robić tym pociągiem, który ten olej wozi. Nie, to by nam tutaj mogło popsuć. Także zrobimy sobie linię towarową Płock. Płock, Trójmiasto. W końcu wykorzystamy, czy nie, czy to już była jakaś stacja, peron towarowy, a nie wiem nawet, czy był wykorzystywany. W ogóle tu jakoś dziwnie jeździcie. Zaraz to ogarniemy. W Płocku, pokaż mi, co ty tutaj, z którego peronu jedziesz. W Płocku mógłbyś jechać z jedyneczki. Chyba tak, dobra, możesz... No... Dobra, niech jedzie z jedyneczki w Płocku, a w Trójmieście chyba nie mamy tych przejazdów porobionych, co nie? Sopot, czemu to się Sopot nazywa? Które tory są do przejazdu? Coś tutaj... Tamte są do przejazdu, tu się masz zatrzymywać.
Na jedyneczce na przykład. Okej, okay, a ta żółta linia, to mi się bardzo nie podoba. Ta żółta linia powinna jechać tymi torami do omijania, a nie gdzieś mi się tutaj pchać. Punkty nawigacyjne. Czy ja mogę sobie dołożyć taki punkt, czy coś? Halo, halo. Używany do zmiany trasy. Może zostać dodany jako stacja. Chwila, chwila, chwila. Stop, bo może to się da zmienić bez takiego punktu. Zarządzaj linią. Da się? Ja bym chciał, żeby on tędy przejeżdżał z powrotem, a nie przez stację. Punkty nawigacyjne. O, jest, dobra. Punkt kontrolny. Punkt kontrolny. Przejeżdżające pociągi używają... Dobra, mniejsza z tym. Chcę mieć tylko coś takiego, żebym na tej linii... Żebym na tej linii mógł to dodać. Szczecin, węzeł, Gdańsk. I wracając jedziesz tędy. Okej, okay, dobra, coś w tym stylu. Tam mi peronu proszę nie zajmować. A żeby te pociągi tu mogły wracać, to zrobimy jeszcze sobie coś. Aha, bo ja to w autobusach, no właśnie, dlatego nie mogłem tego postawić. Okej, okay. Mój błąd. Tutaj musisz mieć możliwość przejazdu z toru na tor. No i teraz ta linia, którą zrobiłem, powinna działać. Ta taka jasnozielona. Gdzie ty jesteś? To będzie linia 5. Tak, i to jest paliwo Trójmiasto. Paliwo... Trójmiasta. Czy do Trójmiasta? Nie wiem, ja już tak mam pomieszane to nazewnictwo. Mniejsza z tym. Paliwo Trójmiasto. I ja bym sobie w takim razie sklonował jeden taki pociąg z linii paliwo do Warszawy. Ciebie sobie sklonujemy i wrzucimy cię na linię paliwo Trójmiasto. Mam nadzieję, że dasz radę tam pojechać. Dasz radę, super. I linia paliwo Trójmiasto, bo to jeszcze wypadałoby chyba ustawić. Paliwo, paliwo, nie, tu jest ziarno. Paliwo Trójmiasto. W Płocku robisz pełny załadunek, a w Sopocie, czy tam w Trójmieście, robisz tylko rozładunek, żeby mi nic tam nie kradli, nie zabierali, nie przewozili bez sensu między miastami. Także tak byś jeździł. Tak. Okej, czyli to już powinno teoretycznie zacząć działać. Będziemy mieć pociąg, który to paliwo będzie dowoził do Trójmiasta i w takim razie, bo to by trzeba rozwieźć po Trójmieście, co nie? Bo to nie jest tak, że oni tylko przy stacji tego chcą. Postawmy sobie przystanek wyładunkowy przeznaczony dla ciężarówek i zrobimy sobie jedną linię może po Trójmieście, a drugą jeszcze tam na te wyspy, tak? Czy jedną linię jakąś wspólną? Nie, wspólnej chociaż... No, teoretycznie można by. Czy nie? Nie, no dobra, będą dwie osobne. Pierwszy taki wyładunkowy przystanek zrobimy sobie gdzieś tak tu. Nie chciałbym na głównej drodze tego na pewno robić. Drugi gdzieś w tym miejscu. Tutaj teraz za bardzo tego nie chcecie. Bardziej tego chcecie może gdzieś tutaj w Sopocie. Także też nie na głównej drodze, żeby nie powtórzyła się sytuacja z Warszawy. Drugi tutaj. Trzeci tu. Czwarty dałbym gdzieś w tych okolicach może. Zaraz tu jeszcze drogę zrobię. I piąty gdzieś tu, okej. Okay. A to by trzeba wszystko połączyć, żeby te ciężarówki mogły tu jakoś sensownie przejeżdżać. To z tym, czy to bardziej na jakiejś takiej krzywej drodze może? Okej, okay, dobra, coś takiego, super. I tamta linia się powinna nazywać paliwo do Trójmiasta, bo paliwo Trójmiasto to będzie ta linia, która będzie rozwoziła je po mieście. Robimy sobie linię. Chwila. Zanim linię, to trzeba jeszcze postawić stację ciężarówek tutaj. Stację ciężarówek przy dworcu. W razie czego, żeby potem była jakaś możliwość rozbudowy. Takie coś tu. I teraz dopiero. Linia 5. Wyjeżdżasz z tej stacji. I co? Jedziesz na te wszystkie stacje towarowe, które ci tutaj porobiłem. Czyli tutaj, tutaj, tutaj. Tak. I jeszcze to, tak? Mam nadzieję, że wszystko zaznaczyłem. Jak coś ominąłem, to wiecie, możecie tam pisać. Sopot, Górne Miasto, robisz pełny załadunek. Okej. Okay. I w razie czego też kiedyś jakiś chlebek będą rozwozić. Chociaż wtedy to będą w innych miejscach stacje potrzebne. No to się jeszcze jakoś ogarnie. I to jest paliwo. Trójmiasto. I robimy od razu w takim razie drugą linię, która by dowoziła paliwo nam tutaj. Przystanek wyładunkowy dla ciężarówek, tutaj za dużo nie trzeba, tutaj tylko jedno takie. I zrobimy sobie tą nową linię stąd, tutaj i robimy w takim razie paliwo, wyspa.
Sobieszewska, dobrze? Chyba dobrze. Chyba dobrze to wpisałem i teraz jeszcze paliwo na wyspę, tutaj pełny załadunek, okej. Okay. Na razie niech to sobie takie malutkie będzie. I w takim razie teraz, gdzie my mamy zajezdnię drogową? Tu jest zajezdnia drogowa. Kupimy sobie te towarowe cysterny. Na Trójmiasto troszkę ich będzie potrzeba. 7 na razie. Na razie niech będzie 7. Wrzućmy sobie to na linię. Paliwo, Trójmiasto i teraz kupimy jeszcze nie za dużo, myślę, że dwie takie cysterny jeszcze. Dwie takie cysterny na linię paliwo na wyspę. Okej. Coś takiego. Coś takiego i to już powinno działać, tylko że boję się, że to będzie za małe. Tak, to na pewno będzie za małe niedługo. Teoretycznie tego nie trzeba aż tak dużo rozbudowywać, bo w momencie jak my mamy te budynki, co nie, to one mogą trzymać to paliwo, bo kiedyś, jak tego nie było, tej możliwości robienia tych magazynów, to serio, trzeba było wszystko trzymać na peronach. Teraz perony mogą być krótkie, a możemy podostawiać budynków bardzo dużo. I mamy dużą pojemność. Fajnie. Okej, to jest w ogóle połączone z tą stacją? Jest. Jest połączone. Także niedługo możliwe, że przyjedzie nam tutaj pociąg. Że przyjedzie nam tutaj pierwszy pociąg z paliwem. Zaraz go sobie znajdziemy. Czy on jeszcze czeka w Płocku może? Jest tutaj. Tak, to jesteś ty. Paliwo Trójmiasto. Jest. I on powoli ładuje, chociaż strasznie powoli. Patrzcie się, ile tego paliwa tu jest, tylko że to pewnie nie jest paliwo dla niego. To jest paliwo dla tej drugiej linii. A ta druga linia nie wiedzie, bo czeka, aż on zjedzie. Dobra, tutaj to trzeba troszeczkę przestawić albo zrobić więcej tych... Troszkę mi się to nie podoba. To mi się na pewno nie podoba. Za mało peronów chyba. Chyba za mało peronów, bo też tutaj dostarczamy, co nie... Chociaż nie, dobrze, inaczej, bo to było już przygotowane wcześniej. Ropa do Trójmiasta, nie. Paliwo do Trójmiasta. Właśnie, po co tu jest jeszcze ten jeden peron towarowy? Chwila, czy to są do przejazdu towarowe? Nie, to są do omijania, dobra, ale... Nie, one nie są do omijania. One kiedyś będą do omijania. Kiedyś będą, bo tutaj teoretycznie mamy jeszcze jedno miejsce, gdzie byśmy mogli to wykorzystać. Tak się zastanawiam. Co teraz tutaj zrobić? Czy wykorzystać tor, który będzie służył do omijania? No nie powinienem tak robić. Tak nie powinno być. Jednak do omijania to chodzi o to, żeby pociąg mógł szybko sobie przejechać. Paliwa do Warszawy, zarządzaj linią. A gdybyś ty alternatywnie w Płocku na przykład wjeżdżał sobie na dwójeczkę... Może tak być chyba, co nie? Chyba tak może być, tylko się gra zapisuje. Alternatywnie, jak masz zablokowane, wjeżdżaj na dwójkę. Właśnie, bo to przecież wszystko możemy teraz tak porobić fajnie. Dobra, czyli ty wjeżdżasz na dwójkę, jakby co? Jakby co wjeżdżasz na dwójkę? Ty weź na razie wyjedź, bo mi tylko przeszkadzasz. Jedziesz? Jedziesz. Czas, okej. Okay. Paliwo do Trójmiasta też, zarządzaj linią. Alternatywnie... Możesz wjechać na dwójkę, jakby był problem. Nie trzeba dobudowywać peronów. I mamy też jeszcze jedną linię. Mamy też jeszcze jedną linię, czyli olej do Płocka. I ona też, nie zarządzaj pojazdami, przepraszam. Olej do Płocka, zarządzaj linią. W Płocku też, nie tylko na dwójeczkę. Jedź też na jedynkę. Pewnie, gdzie jest wolne, zatrzymaj się, wyładuj. A nie, że ten czeka na paliwo, czeka przez 3 minuty, ale nie dostanie paliwa, bo ten, który przywozi produkt do paliwa, nie może wjechać. Także gdzie jest wolne, mogą wjeżdżać. Zawsze to wtedy któryś pewnie zdąży wyjechać. No i dobrze. Ty mi jedziesz do Warszawy teraz prawie pełny, troszeczkę zostawiłeś, bardzo dobrze, dla tego, który zaraz jeszcze raz mi do Trójmiasta pojedzie. No tylko musiał być awaryjnie zawrócony. Super. Tak jeszcze kontrola. Czystasz pięknie, patrzcie się, ile tego tam wiozą do tej rafinerii. Dalej ty wjedziesz 6. No tak, no ale ciebie to musiałem wyjątkowo tutaj zawrócić. Jedzie jeszcze pasażerski 104 na 220. No, czy mogłoby być lepiej? No, pewnie mogłoby być, ale nie narzekajmy. Naprawdę, już bardzo, bardzo dobrze ta nasza sieć tutaj działa. Taki odcinek dzisiaj.
właśnie o popraweczkach takich drobnych. I te ciężarówki się już tutaj tłoczą. One się tłoczą. Nie chciałbym, żeby mi zrobiły koreczków tutaj na skrzyżowaniu. Także dołożymy tego troszeczkę więcej, żeby w razie czego mogły się ustawić jakoś ładnie tutaj w środeczku. Pociąg z pierwszym paliwem dojeżdża. Pociąg z pierwszym paliwem dojeżdża na stację, wyładowuje 6 tego paliwa i w takim razie ta pierwsza ciężaróweczka powinna wziąć 6 dokładnie i zacznie rozwozić to po Trójmieście. Także Trójmiasto, zanim dostanie jedzonko, dostanie paliwo. Super, no jakoś trzeba mieć paliwo do samochodów, czy tam do czegoś, co będzie rozwoziło chlebek. Załóżmy, że tak będzie. Okej, skontrolujmy sobie jeszcze sytuację w Warszawie. Tak już na koniec. 282 na 720, no, mogliby więcej tego wozić. Czyżby znowu jakieś koreczki nas zablokowały? Ładnie jest może poza tą jedną główną drogą. I tu serio jest korek, to jest tak szeroka droga, a oni dalej z jakiegoś powodu tutaj czekają. No co ja wam poradzę? W ogóle ciężarówki jeżdżą po pasach dla busów. Dobrze, to jest fajne. To mi się akurat podoba. Blokuje was to skrzyżowanie, a tutaj tak naprawdę co was blokuje na tym skrzyżowaniu? To, że skręcacie i nie macie jak wyjechać, bo tu są światła. Te jedne światła blokują nam całą główną drogę w mieście. Tak, bo tutaj mi się niepotrzebnie zatrzymujecie. Też teoretycznie tu jest za dużo skrzyżowań, no ale to już mniejsza z tym. I to też sobie wyłączmy. Okej, i to też. Czyli widać, że jak w cityskach po prostu za dużo świateł, to już po prostu nie za dobrze. Okej, no mam nadzieję, że to będzie coraz sprawniej działać. Jeszcze mamy trochę dużo Polski do podłączenia, to na pewno jeszcze nie jest koniec serii, nie wiem nawet czy połowa. Także tyle na dzisiaj, mam nadzieję, że odcineczek wam się podobał. Wiem, że część osób pewnie napisze, że krótki, ale myślę, że wystarczający. Krótki to piszecie, jak 2 godziny trwa, także co ja tam będę. Może ja się nie znam. Może długi odcinek zaczyna się przy 5 godzinach. No dobra, nieważne. Łapeczkę w górę zostawcie, piszcie komentarze, co można by zrobić w kolejnych odcinkach i słyszymy się następnym razem. Cześć.